Cześć! W tym filmie nauczysz się, jak łatwo przesyłać własne obrazy na swój serwer Minecraft, korzystając z wtyczki Custom Images. Aby zacząć, musisz przygotować swój serwer i zainstalować rodzaj serwera obsługujący wtyczki, takie jak Paper lub Spigot. Następnie pobierz samą wtyczkę, odwiedzając podany w opisie link i klikając przycisk Pobierz teraz. Po pobraniu wtyczki zainstaluj ją na swoim serwerze. Na panelu sterowania serwera kliknij na rodzaj i wersję, teraz przejdź do menedżera plików i znajdź folder plugins. Przenieś zainstalowaną wtyczkę tam i zrestartuj serwer, aby ją aktywować. Aby dodać obraz na serwer, upewnij się, że twoje zdjęcie ma rozszerzenie PNG lub JPEG. Jeśli wszystko jest w porządku, przejdź do folderu Images. Weź swój obraz i przenieś go do tego folderu. Następnie ponownie uruchom serwer za pomocą konsoli. Po wejściu na serwer wpisz komendę /images, aby zobaczyć listę poleceń DLA tej wtyczki. Teraz omówimy najważniejsze polecenia wtyczki Custom Images. /image create. Utwórz nowy obraz. /image delete. Usuń istniejący obraz, klikając na niego. /image delete near. Usuń obrazy w określonym zakresie. /image list. Pokaż listę obrazów, które można dodać. Aby dodać obraz, użyj polecenia /image create, a następnie nazwy obrazu, który dodałeś. Kliknij prawym przyciskiem myszy tam, gdzie chcesz umieścić obraz. Pomyślnie dodałeś obraz na serwer. Jeśli chcesz zmienić rozmiar obrazu, dodaj liczbę 200 po nazwie, aby zwiększyć go o 200%, a następnie kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy. Aby usunąć obraz, jak już wiesz, użyj komendy /image delete i kliknij prawym przyciskiem myszy na obrazie, który chcesz usunąć. Dzięki wtyczce Custom Images możesz przesyłać dowolny obraz na swój serwer Minecraft, bez względu na jego rozmiar. Dostosuj swoje miejsce respawnu, dodając logo serwera lub obrazy do swoich warpów. Zamów serwer na naszym hostingu Godlike.